Cześć, mam na imię Krzysztof. Zajmuję się ubezpieczeniami, ale teraz chciałbym przeczytać Ci drugi rozdział opowiadania Chłopiec Marzyciel pana Piotra Walczaka, zamieszczonego na stronie bajkidoczytania.pl. Rozdział drugi. Góra. Ptak wzbił się wysoko, ścigając się razem z wiatrem, kręcąc beczki i piruety. Zlatywali coraz wyżej i wyżej, aż zawirowali w dzikim, podniebnym tańcu razem z zaskoczoną nieco chmurą. Ten ptak, który miał bardzo bystry wzrok, zanurkował gwałtownie w dół. Przysiadł na źdźble wysokiej trawy i zakołysał się na nim mocno, bo tuż za nim sfrunął wiatr. Na miękkiej trawie, zwinięty w kłębek, spał chłopiec. Ptak patrzył nań, przekrzywiając łebek i mrugając czarnymi oczkami. Wiatr przycichł zdumiony przez chwilę, a potem dmuchnął delikatnie w zmierzwione jasne włosy, odsłaniając chłopięce czoło. Jest taki piękny, zaszczepiotał ptak, a chmura uroniła łzę z zachwytu. Kropla spadła na czoło chłopca, a ten otworzył wielkie niebieskie oczy, usiadł i rozejrzał się uważnie dookoła. Zobaczył błękit nieba, zieleń trawy, wysoką górę i zawieszoną nad nią chmurę. Na twarzy poczuł ciepło słonecznych promieni i powiew wiatru. Co mi przynosisz, wietrze? Zapytał chłopiec, wdychając głęboko powietrza. Przynoszę ci zapach drzewa, odparł wiatr. Chłopiec wstał i poszedł w stronę drzewa. Obejrzał go ze wszystkich stron, podziwiając gruby pień i odchodzące od niego trzy konary. Wdychał świeży zapach zielonego listowia i kwiatów. Co może mi podarować drzewo? Zastanawiał się chłopiec, dotykając chropowatego pnia. Możesz skosztować moich owoców, zaoferowało drzewo. Chłopiec wspiął się na nie, zerwał i zjadł owoc, delektując się jego słodkim smakiem. W gałęziach drzewa dostrzegł gniazdo, a w nim siedzącego ptaka. Co podaruje mi ptak? Spytał chłopiec. Mogę ci zaśpiewać, odparł ptak, po czym wzbił się w powietrze i zaczął śpiewać cudną melodię. Chłopiec leżał na grubym konarze i z zachwytem słuchał ptasiego koncertu. Zanim zszedł z drzewa, zajrzał do gniazda. Były w nim trzy nakrapiane jajka. Widząc to, ptak sfrunął do gniazda. Ostrożnie powiedział. To mój największy skarb. Nieopodal drzewa płynęła rzeka. Chłopiec stanął na jej brzegu, obserwując wartki nur i wsłuchując się w plusk wody przepływającej po kamieniach. – A ty co możesz mi podarować? – spytał chłopiec. – Spróbuj mojej wody, a przestaniesz odczuwać pragnienie – zapluskała rzeka. Chłopiec napił się wody. Była krystalicznie czysta i przyjemnie chłodna. Zaciekawiło go, gdzie jest początek rzeki. Poszedł więc wzdłuż jej brzegu i odkrył źródła u podnóży góry. Ogrom góry wywarł na chłopcu wielkie wrażenie. Obszedł ją dookoła, dotykał skał i obserwował, jak rzucony kamień toczy się w dół po zboczu, rząca kolejne, te spadają razem, tworząc małą lawinę. Popatrzył na szczyt i zawołał, ile sił w płucach. Co może mi zaoferować góra? Możesz wspiąć się na mój szczyt i zobaczyć świat z wysoka, zagrzechotała góra drobnymi kamyczkami sypiącymi się z jej zbocza. Wspinaczka była trudna. W dodatku zaczął padać deszcz. Skały zrobiły się śliskie i chłopcu nie udało się zdobyć szczytu. Powiedziałaś, że mogę się na ciebie wspiąć, powiedział do góry z wyrzutem. Możesz, odparła góra. Musisz tego jednak bardzo chcieć. Deszcz przestał padać i zaświeciło słońce. Chłopiec znów wyruszył zdobywać szczyt. Tym razem wspiął się bardzo wysoko, o wiele wyżej niż za pierwszym razem.
Dotarł jednak do pionowej skały dzielącej go od szczytu, której w żaden sposób nie mógł obejść. Zawrócił więc, a kiedy schodził, przeklinał górę. Jesteś złośliwa! Dobrze wiedziałaś, że nie pokonam tej ściany przed szczytem! Krzyknął. Wszystko jest możliwe, zagrzmiała góra. Jeśli uparcie będziesz próbował, to w końcu zdobędziesz szczyt. Chłopiec długo myślał nad tym, jak pokonać ostatnią przeszkodę. Bardzo pragnął wspiąć się na wierzchołek góry. Nie dawało mu to spokoju do tego stopnia, że zaczął o tym marzyć i śnić. Cały czas poświęcał rozmyślaniu o wspinaczce. Dni upływały jeden za drugim, podczas których chłopiec przyswajał nowe umiejętności. Z suchych traw nauczył się pleść długie i mocne liny. Odkrył, że w skałach znajduje się metal, który można wytapiać i formować z niego różne przedmioty. Kiedy już dobrze opanował obydwie sztuki, uplótł długi i mocny sznur, a z metalu wykuł trójzębną kotwicę. Przywiązał ją do liny, zarzucił na ramię i wyruszył zdobywać szczyt. Kiedy stanął pod pionową ścianą, rozbujał kotwicę i mocno wyrzucił ją w górę. Trójzbąb zahaczył o skalny występ i chłopiec wspiął się po linie, pokonując ostatnią przeszkodę. Wkrótce stanął na szczycie i ogarnęła go nieopisana radość. Pod jego stopami rozpościerał się widok zapierający dech w piersiach. Obejmował wzrokiem cały ląd wraz z drzewem i rzeką, która kończyła swój bieg w wodach oceanu. Miałaś rację, góro, powiedział szczęśliwy chłopiec. Można dokonać wszystkiego, jeśli bardzo się tego pragnie i uparcie dąży do celu. Gdy to powiedział, przyfrunął wiatr, ciągnąc za sobą chmurę. Chmura oblała szczyt lepką, zimną mgłą, przysłaniając wszystko, co było widocznie poniżej górskiego szczytu. Po co tu przyleciałaś, chmuro? Zapytał z wyrzutem chłopiec. Zasłoniłaś mi najpiękniejszy widok na świecie. Tu jest moje miejsce, odparła chmura. Na chwilę przegonił mnie stąd wiatr, abyś mógł zobaczyć to, co jest stąd do zobaczenia. Chłopiec zszedł więc ze szczytu i wrócił pod drzewo. Zastał pod nim rude zwierzę z puszystym ogonem, biegające wokół pnia i zerkające co chwilę między liście. Kim jesteś? Spytał chłopiec. Jestem lisem, odparł rudzielec, patrząc na ptaka, który właśnie sfrunął do gniazda. Co możesz mi zaoferować, lisie? Zostanę twoim przyjacielem, odparł lis bez namysłu. Chłopiec ucieszył się, gdyż bardzo pragnął mieć przyjaciela. Rudzielec pokręcił się jeszcze wokół drzewa, zerkając ukosa to na chłopca, to na ptaka siedzącego wysoko w gałęziach, po czym poszedł w swoją stronę. Koniec rozdziału drugiego. Zapraszam na stronę bernatubezpieczenia.pl.